Cześć! W tym filmie będziemy rozmawiali na temat tego, jak oszukują klienci i sprzedawcy swoich klientów. Bo tutaj z dwóch stron akurat powstają różne oszustwa i powiem Wam o tych najczęstszych, które występują, czyli jak klienci oszukują różnych sprzedawców, u których kupują, oraz właśnie jak sprzedawcy oszukują różnych klientów. Sposobów oszustw jest naprawdę pierdyliard, jest ich bardzo dużo, ale powiem Wam o takich najciekawszych przypadkach, nie jednostkowych, tylko nagminnych przypadkach, ale które są ciekawe i o których pewnie wiele osób sobie nawet nie zdaje sprawy. A jako, że ja sprzedawałem w internecie, to mam z tym jakieś duże doświadczenie od strony sprzedawcy, ale też zrobiłem duże badania, powiedzmy, na temat tego, jak oszukują sprzedawcy, a zresztą sam przecież jestem konsumentem i też kupuję mnóstwo różnych produktów, to wiem też, jak sprzedawcy potrafią manewrować. Najpierw zaczniemy tak jakby od mojej strony, czyli jak oszukują klienci, no bo ja byłem sprzedawcą. I takie najciekawsze przypadki, które są bardzo częste, bardzo nagminne i powiem Wam, na pierwszym miejscu jest to, że wiele osób coś kupuje tylko po to, aby z tego skorzystać, a potem oddać. Jaki może być tego przykład? Niektórzy jak sprzedają suknie ślubne, to ktoś od niego ją kupuje, idzie na ślub czy jakieś tam inne ubranie okazjonalne, wykorzysta po tej imprezie, na które daną rzecz nową zakupił i oddaje, bo ma 14 dni przy zakupie, oczywiście zgodnie z prawem przez internet na zwrot danej rzeczy. Więc impreza, wiadomo, trwa jeden wieczór, maksymalnie dwa i po tym zostaje ona odesłana sprzedawcy, że nie spełniła jego, przykładowo, oczekiwań. Jest to proceder bardzo, bardzo nagminny, aczkolwiek ja nigdy tego nie sprzedawałem, ale znam towarzystwo innych sprzedawców i to bardzo często właśnie się powtarza w różnych dyskusjach sprzedawców, że takie rzeczy po prostu dzieją się bez przerwy. Nie byłoby to może jeszcze takie tragiczne, gdyby te ubrania były w stanie nienaruszonym, ale bardzo często są usrane po prostu jedzeniem. Jeżeli chodzi o ciuchy, w moim przypadku akurat, jeżeli chodzi o ten segment, to w moim przypadku bywało tak, że ktoś zakupywał jakąś rzecz, nawigację czy jakieś inne urządzenie, powiedzmy, że wyjeżdżał gdzieś sobie za granicę. Czyli mówmy na przykład o nawigacji. Zakupywał tę daną rzecz i po swoim powrocie z zagranicy próbuje zwrócić, bo mówi, nie spełnia jego oczekiwań. Oczywiście jak wyjeżdżał na 14 dni, no to ma jeszcze prawo zwrotu, ale niektórzy potrafią nawet po 2 miesiącach powiedzieć, że potrzebował ją na wyjazd, a już jest po wyjeździe bezczelnie, czyli po prostu mówią, że kupił ją tylko na wyjazd, a po wyjeździe chciałby ją zwrócić, bo już mu jest niepotrzebna. Tacy są klienci. Naprawdę zdarzają się tacy ludzie tak bezczelni. To dotyczyć może czy właśnie ubrań okazjonalnych, czy nawigacji, czy zupełnie innych rzeczy, które mogłyby im się przydać na jakiś czas do wykorzystania, aby potem je zwrócić i nie tracić na tym kasy, nawet aparaty fotograficzne. Nadal mówimy od strony sprzedawcy, jakie klienci robią naciągania. Drugi bardzo często powtarzający się motyw jest to kupowanie rzeczy, które jakiś sprzedawca sprzedaje taniej. Czyli jakiś klient kupuje dużo rzeczy sprzedawcy, powiedzmy, że wystawiacie taniej dowolną rzecz, ale przykładowo 100 poziomic cyfrowych i jedna osoba kupuje Wam nagle wszystkie 100 poziomic cyfrowych, bo Wy mieliście taniej i chcieliście jakby przewietrzyć magazyn. Ona kupuje te poziomice i 14 dni ma na zwrot, a więc ile sprzeda drożej, bo sama od razu taką samą ofertę wystawia i próbuje sprzedać drożej niż Wy, od których Was kupiła, to nie jest samo w sobie złe. Ale tych, których nie sprzeda w ciągu 14 dni, to wszystkie potem zwraca sprzedawcy, u którego nabyła ta osoba je taniej. Bardzo częsty proceder, też się często powtarza, że ktoś podkupuje rzecz, żeby sprzedać trochę drożej. Jak się nie uda sprzedać, to oddaje sprzedawcy, u którego kupił taniej. Naprawdę często się to zdarza. Kolejny bardzo częsty proceder jest to zakup czegoś nowego, jeżeli miało się taką samą rzecz w domu i się ją uszkodziło lub się zepsuła. Czyli przykładowo, powiedzmy, macie w domu przykładowo jakiś aparat lub cokolwiek innego, telefon, no co byście tylko nie chcieli, i kupujecie taki sam model, jaki mieliście urządzenie już wcześniej, które Wam się zepsuło, ale wygląda jak nowe, nie? Tylko się po prostu zepsuło, bo używane było już dosyć długo, z jakiegoś powodu po prostu nie działa. Często bywa tak, że właśnie ktoś kupuje nowe i od razu zwraca po zakupie, czyli przyjdzie do niego paczka, odpakuje, podmieni swoją uszkodzoną sztukę na nową sztukę, sobie bierze nową sztukę, uszkodzoną sztukę wrzuca do paczki i zwraca sprzedawcy, mówiąc, że nie działa i reklamacja, chociaż nie reklamacja, tylko on chce zwrócić od razu jako rękojmia, że zakupił nie i się rozmyśla, bo ma 14 dni oczywiście na zwrot. Więc pamiętajcie, prawo jest takie, to nie jest złe, prawo naprawdę nie jest złe w tym, że kupujący, jeżeli kupił coś przez internet, ma 14 dni na odstąpienie od umowy. A więc nie musi procesu gwarancyjnego przechodzić, tylko może po prostu zrezygnować z tego produktu i go oddaje sprzedawcy,
ten inny. Tutaj oczywiście sprzedawca może się szarpać o różne typy, które są wyłączone z możliwości zwrotu. Te, które na przykład mają karty pamięci, czy jakieś medykamenty i inne rzeczy, które nie można otwierać. To jest lista zakupów wyłączona, której nie będę przytaczał już w tym filmie. Ale bardzo często różne produkty właśnie zwracają, które nie są z listy wyłączonej lub nawet które są i próbują je zwracać, jeżeli w taki sposób, że wrzucają swoją uszkodzoną sztukę w zamiankę za nową. Tutaj akurat często jest to wyłapywane, dlatego że każde urządzenie ma swój numer seryjny. I naprawdę często się to zdarza, że ludzie próbują wymienić sztukę uszkodzoną własną na sztukę nową analogicznego produktu w zastępstwie. Drugi podobny sposób do tego poprzedniego jest zakup jakichś produktów, które mają wiele części składowych. Komuś się zepsuła, pękła, uszkodziła się jakaś część lub jej nie ma z jakiegoś powodu, to kupuje analogiczny produkt, żeby tylko z niego zajumać daną część, której mu brakuje i resztę odsyła. Szczególnie dotyczy to takich części, że jest ich dużo i ciężko potem zweryfikować przy oddaniu jakiegoś produktu, czy wszystkie części tam się znajdują. Ludzie nawet dokonują takich zakupów, jak mu sitka brakuje z jakiejś, powiedzmy, butelki termicznej, którą gdzieś kupił, wie, że powinna mieć sitko, a kupił gdzieś w sklepie bez sitka, to potrafi ją kupić w internecie z sitkiem, potem odesłać ją od razu bez sitka, bo sitko sobie zajumie. A przecież pieniądze dostanie wszystkie zwrotem. I ludziom to się opłaca i też tak robią. To akurat nie jest oszustwo, do tego pozwalają wszystkie procedury sprzedażowe, ale jest niewygodne, jest dosyć takie niefajne. Ze strony punktu widzenia sprzedawców jest to bardzo, bardzo denerwujące, aczkolwiek nie jest to oszustwo, a mianowicie kupowanie dużo produktów, żeby nabić jakiś poziom cenowy do darmowej wysyłki, a następnie zwracanie tych produktów, których się nie potrzebowało, które były tylko dopychaczem do ceny bazowej, żeby była darmowa wysyłka. Czyli ktoś przykładowo chce kupić sobie jakiś produkt za 10 zł, to do niego bukuje jeszcze produkty za kolejne 30 czy ile złotych jest progu do darmowej wysyłki, a następnie te wszystkie produkty, których nie potrzebował i były tylko dobukowane do darmowej wysyłki, zwraca. To jest bardzo częsty proceder, to jeszcze nie jest oszustwo, bo jest w granicach regulaminów, no ale sami wiecie, że sprzedawca z tego tytułu przecież ponosi koszty i wysyłki, i gabarytowo, ktoś to musi odpakować, znowu musi to wrzucić do rejestru sprzedaży. Jeśli myślicie, że otrzymujecie paczkę i ją odsyłacie i do sprzedawcy to trafia paczka, on ją odpakowuje i wkłada na półkę i tyle, sprawy zakończona, to chyba wy nie myślicie, jak działają sprzedawcy. Sprzedawcy muszą mieć daną rzecz w rejestrze, czyli muszą zrobić korektę paragonu czy korektę faktury, muszą ponownie ją włożyć do rejestru rzeczy sprzedawanych, czyli ilościowych, do obrotu magazynowego lub obrotu ewidencji produktów. To jest naprawdę dużo roboty i to często podnosi koszta udanych sprzedawców dosyć znacznie. Tym bardziej, że to jest Allegro Smart, jak pojawił się i inne opcje w niektórych innych platformach popularnych sprzedażowych, to ludzie bardzo często bukują rzeczy, których nie potrzebują, a potem je odsyłają. Dobra, teraz powiemy trochę o sprzedawcach nieuczciwych, czyli częsty proceder, gdzie oszukują sprzedawcy, to jest po prostu wzięcie kasy i wysłanie produktu, którego nie ma w paczce, wysyłanie tak zwanego ziemniaka czy cegówki. Na pewno o tym słyszeliście, o tym chyba już każdy słyszał w tym kraju i takie rzeczy kiedyś się zdarzały nagminnie często, teraz prawie wszędzie już są systemy sprzedażowe, weryfikacyjne, więc takie coś się zdarza generalnie już rzadko, ale się zdarza. Drugi bardzo często motyw, który możecie się spotkać, to jest oczywiście wpłata kasy. To jest powiązane z tymi samymi zależnościami, co poprzednio. Wpłata kasy za towar i towaru nie widu, nie słychu i w ogóle nie widu, nie słychu już sprzedawcy. Czyli po prostu wlewacie kasę komuś, bo coś atrakcyjnego zobaczyliście, a towaru już nigdy nie zobaczycie. To nie wydarzyłoby się na jakichś tam platformach sprzedażowych, ale tam, gdzie każdy osobno swoje numery konta może podesłać i tak, wyślę panu paczkę, tak, wyślę jeszcze dzisiaj, takie coś niestety może mieć miejsce. No i często się zdarzało. Bardzo częsty proceder już może być wszędzie, czyli na każdej platformie, nawet która ma swoje procedury weryfikacyjne, mianowicie kupujecie produkt, który no, samą siłą rzeczy wiecie, że kupujecie po zdjęciach. Patrzycie na zdjęcia, jak wam coś się podoba, to kupujecie. Potem w drugiej kolejności patrzycie na specyfikacje bardzo często. Ogólnie to nie jest kit, naprawdę ludzie kupują oczyma. Czyli jak macie produkt nawet droższy, analogiczny niż wasz konkurent, ale macie lepsze zdjęcia, bardziej tak na zdjęciach wypasionie on wygląda, to ludzie kupią nawet ten droższy, mimo że jest taki sam, jeżeli będzie miał dobre fotki.
Ale nie o tym mowa. Mowa jest o tym, że na fotkach bardzo często występuje produkt jakiś, a Wam przysyłają bardzo podobny produkt, ale nie będący tym produktem, czyli inaczej rozwiązane są panele, wyświetlacze, przyciski kontrolne, inne użyte tworzywo, że na tam jest matowe, a dostajecie na przykład błyszczące. Pokazane są produkty pro i bardzo do nich zbliżone wizualnie są sprzedawane produkty niższej jakości. To jest nagminne, na każdej platformie się z tym spotkacie i nie powinniście tego akceptować. Zawsze się upominać o to, co kupujecie. A to jest naprawdę nagminne. A szczególnie na jakichś tam chińskich platformach sprzedażowych. Tam to już po prostu jest Saigon. Uwaga, w Polsce bardzo częsty proceder. Możecie się na niego natknąć dosłownie wszędzie. Na platformach sprzedażowych, na sklepach internetowych, własnych, firmowych, po prostu wszędzie. Być może poza sklepami takimi, które są sklepami RTV, Euro i tak dalej, które sprzedają towar nowy, ale może być też i powystawowy. Czyli często kupujecie nowy, a możecie dostać i tak powystawowy i tu powinniście się o to szarpać, ale nie o tym mowa. Mowa tutaj o czymś jeszcze grubszym, mianowicie bardzo często wiele różnych firm handlowo-usługowych sprzedaje w Polsce, wszędzie, dosłownie wszędzie, na platformach macie tego całe setki, towar, który jest opisany jako nowy, a jest to szrot. Szrot, czyli towar powystawowy lub ze zwrotów, lub towar po prostu używany, nabywany ze szrotów tak zwanych za granicą, czyli jeszcze dobry do użytka, jeszcze niekoniecznie domęczony życiowo, ale już taki, który nabyli dużo, dużo taniej, za jakiś tam ułamek ich ceny nowego i on jest transportowany tirem do Polski, a następnie u nas sprzedawany jako nowy. Jest to proceder masakrycznie częsty, występujący, na który się wszędzie praktycznie możecie natknąć. Czyli po prostu szrota Wam sprzedają, używanego, kupionego na przykład w tych halach magazynowych sprzedawanych w Niemczech. Czyli jakaś firma, dowolna firma, powiedzmy 1000 pudełek na przykład ma, powiedzmy, odkurzacza, które były albo ze zwrotów, albo z wadą fabryczną, albo coś tam niedorobione było do końca. I oni w halach sprzedażowych sprzedają całą partię. Ktoś kupuje z biznesmenów polskich, przywozi je do Polski i potem sprzedaje jako nowe, troszeczkę taniej niż nowe w sklepach oficjalnie nowe, ale sprzedaje i tak jako nowe z niewielką bonifikatą. I to są właśnie szroty. Bardzo często możecie się na to naładować i nie dajcie sobie wmówić, że to jest wszystko nowe albo powystawowe, albo że coś tam w magazynie może się obiło, czy coś takiego. Naprawdę proceder bardzo, bardzo częsty. No i jeszcze jeden bardzo często pojawiający się sposób oszustwa sprzedawców, chociaż nie jest dokładnie oszustwem, ale oszustwem jest. A polega on na tym, że firm krzak na Allegro, czy gdziekolwiek indziej macie całą masę. Firmy krzaki to są jakieś tam firmy, niby firmy, one mają swój niby regon, adres, nazwę i one sprzedają jakiś produkt, ale te firmy, zobaczcie, że bardzo często na Allegro, co tak handlują jakimiś towarami, to jest w pewnym sensie powiązane z tym punktem wcześniejszym, że oni kupują szroty, sprzedają jako nowe, ale tutaj jeszcze chodzi o inny aspekt, a mianowicie chodzi o to, że te firmy są krzaki, które mają funkcjonować przez 2-3 miesiące do 6 miesięcy jeszcze i po tym czasie one są likwidowane i zakładana inna firma, inne nowe konto na serwisie sprzedażowym. Jeśli się zastanawiacie, dlaczego tak jest, to jest to dlatego, że oni właśnie szroty sprowadzają, oni wiedzą, że one się na pewno zepsują, bo to są z wadą fabryczną i tak dalej, sprzedane jako nowe, a więc oni nie mogą sobie dać dłużej czasu na trzymanie takiej firmy niż kilka miesięcy, bo wiedzą, że potem będą się sypały do nich reklamacje. A jak firma zostanie zlikwidowana, to szukaj wiatru w polu. Nikogo nigdzie nie znajdziesz, do nikogo się nie udasz, bo takie konto już nie istnieje. Dlatego jak kupujecie na Allegro, to patrzcie, długość czasu konta sprzedawanego, zobaczycie, że tych nowe, które sprzedają, ale w rzeczywistości bywają szrotami, to oni mają te konta 2 miesiące, 3, tak mówię Wam, 6 miesięcy to jest taki już na czerwonej linii, już na granicy ryzyka, oni balansują. Z reguły są to młode konta, które sprzedają różnych dziwnych gratów w ogóle ze sobą niepowiązane, które i tak wystawiają jako nowe, a potem szybko konto zmieniają na inne i znowu te same graty sprzedają gdzie indziej. Bardzo częsty proceder właśnie firmy krzaki, które funkcjonują tylko kilka miesięcy, a potem jak Wam się już skopie produkt, to szukajcie wiatru w polu. No i ostatnia sprawa, o której trzeba powiedzieć, to coś, co wynika z tego wszystkiego, mianowicie cena towaru bardzo często wynika właśnie z tego, jak dużo oszukują klienci, czy jak dużo
też sprzedawcy. Wypadowa taka ciekawostka końcowa to jest to, że zobaczcie, że jak będziecie sobie logowali się na niektóre serwisy sprzedażowe, na przykład na chińskiego AliExpressa, to będziecie widzieli, że dla Polaków jest drożej. Jak się zalogujecie jako często inna narodowość zachodnia, będziecie mieli tańsze ceny, ale jak wejdziecie tam jako Polak, to będziecie mieli ceny droższe. To wynika z tego, że dużo krajanów właśnie rżnie w gupa, że nie dostaje towaru, bo akurat na AliExpress to wiecie. To jest osobno, co powinienem mówić do klientów, aczkolwiek nie zawsze, bo tak samo do sprzedawców. Niektóry Chińczyk bierze kasę, towaru nie wysyła, a niektóry klient bierze towar, otrzymuje i mówi, że go nie otrzymał. Ceny dla Polaków, bo to najczęściej się zdarza między Polaką lub krajami bloku wschodniego, takie oszustwa i dlatego ceny dla nich są trochę większe. Jakbyście sobie poczytali o bookingu miejsc hotelowych na świecie, to generalnie dla Polaków też jest drożej niż dla większości innych narodowości świata. To samo z rezerwacją biletów czy czego innego. Dla Polaków często jest drożej, dlatego że oni często właśnie mataczą w tym, co kupują lub co bukują, że potem nie odwołują na przykład, albo dostają produkt i mówią, że go nie dostali. Puenta na zakończenie jest taka, że zawsze starajmy się być uczciwi i postępować uczciwie, bo to będzie procentowało także otoczką cenową, ale także, że sami będziemy się czuli lepiej ze sobą. Niemniej jednak naprawdę procentuje uczciwość, dlatego że jeżeli jesteś sprzedawcą i mnie oglądasz, z tego powodu, że klienci do ciebie wracają, oni wiedzą, że nie robisz im problemu i znowu coś kupią. Jak będzie ktoś ich pytał, gdzie warto kupić, to będą cię polecać. Uczciwość u sprzedawcy procentuje. Tak samo klienci, jeżeli chcesz taniej kupować, to nie możesz oszukiwać sprzedawców, bo oni wszyscy będą w końcu podnosili cenę, bo muszą wkalkulować ryzyko oszustwa przez klientów w cenę prowadzenia swojego biznesu, a więc w cenę produktu lub usługi, którą oferują. I z mojej strony to tyle. Dzięki za obejrzenie tego filmu. Zapraszam Was na następne. Trzymajcie się. Cześć.